Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I z, jak to oczywiście już ustaliliśmy, z Expert Moda. I mam nadzieję, że tym razem nie zacznę od jakiegoś z dupy poziomu. Lost Impact, czyli jest dobrze. Znaczy nie jest dobrze, bo to jest Lost Impact, ale... ale szczerze, Lost Impact zdecydowanie bardziej polubiłem, jak grałem na Xboxie, bo tak, już mam oryginalnego Xboxa i grałem w całego Shadowa. Przyszedłem jeszcze nie na 100 Pro, ale still przyszedłem Shadowa właśnie na do Expert Moda. Już mam odblokowanego, już odblokowane wszystko w Shadowie. Jest fajnie. Teraz w sumie od dawna nie grałem na PS2 w Shadowa i po prostu teraz się będę musiał przyzwyczaić do mniejszego framerate'u i zdecydowanie będę się musiał też przyzwyczaić do kontrolera z powrotem troszkę, bo no nie powiem, trudno mi jest się przyzwyczaić do kontrolera na Xboxie, ale Nadal to jest jakoś tak przyzwyczajony już jestem do tego wszystkiego. Więc oczywiście sobie wszystko ściągamy, żeby mieć więcej żyć. No i jedyny. No i jeszcze... Nie no, na tej wersji Xboxowej Shadow mam obecnie wszystko, tylko nie widescreen. I to mnie bardzo denerwuje. Bo... no. Mogliście już to zauważyć dawno, że ja po prostu nienawidzę, jak gra nie ma widescreena i zwykle albo próbuję ja coś znaleźć, albo po prostu korzystam z tego, co community znajduje, albo po prostu pytam się w community, czy ktoś coś takiego mógłby zrobić. Na przykład, no nie wiem, no... akurat do Shadowa to akurat ja zapytałem o to, to tak, to pamiętam. Na 100 Pro, że tak było. Teraz obecnie czekam na Shadowa, aż ktoś zrobi, bo akurat... w porównaniu do PS2... patchowanie gier na Xboxa jest dosyć inne i też... trochę, że tak powiem, zacofane. Bo po prostu... emulator Xboxa jest dosyć młody. Ale no... już się tam coś robi, więc... czekam tylko na to. I co ja powiem? I coś zacząłem mówić, zapomniałem. Goddammit. No kurde, zapomniałem, o czym się mówić. No, gadałem o tym widescreenie. Aha, że tylko na Xboxie czekam na widescreen do Shadowa, bo gdyby to już było, to ja bym dawno się przeniósł do... w Expert Modzie na Xboxa, bo to było dużo łatwiejsze. Tam już mam, nie wiem, wszystko zmodowane, że nie ma glossu, więc postaci nie wyglądają, jakby były z plastiku zrobione, co mi się bardzo podoba. I to nie jest miejsce, w którym chciałem być. Lost Impact akurat na Expert Modzie szczerze za bardzo nie pamiętam. Ale mam nadzieję, ale może być ciekawe. Bo wiem gdzie jest ending. Wiem gdzie jest ending, ale... jak się... Damn, not here. This is for my friend. No co? No takie rzeczy co tylko ja potrafię, no. Goddammit. Dajcie mi pierścienie. Now. To tak now. Ale przynajmniej dużo... znaczy w sumie już zmarnowałem większość życia, kiedy stałem. Dobra, to nie... O, tu jest! Pierścień! Okej. Ważne tylko, żeby... no, goddammit. Żeby był ten jeden pierścień. Okidoki. Więc teraz możemy iść tutaj. Nie! Najpierw sobie zrobię checkpointa. Na wszelki wypadek. Fajnie, teraz możemy... wyjechać. I co w sumie, no dawno Shadowa nie była, bo bądź miałem dużo tak na głowie i w sumie dodatkowo
inne materiały, weszły mi że tak trochę na głowę. Ale zastanawiam się, czy nie zmienić po prostu mojego, że tak powiem, stylu nagrywania, że zamiast po prostu robić te kilka serii naraz, żeby po prostu nie lecieć po prostu jedną serią, która by szybko poszła. Perfect. A zamiast po prostu robić ich kilka naraz i które trwają po prostu pół roku, a w przypadku Shadowa to był nawet rok ponad, chyba. Ale no, co ja poradzę na razie. Więc Gun Fortress. Gun Fortress jest ogólnie bardzo łatwy poziom. Więc w sumie wystarczy, że będę... Bo ogólnie w Expert Modzie to jest dużo więcej Black Aliens, więc... Zdecydowanie dużo bardziej... 6 stages left in training. 6! No to... Jeśli nie uda mi się to dosyć szybko, to raczej powinien... Jeśli nie uda mi się to dosyć szybko, to... w 2 odcinki powinien to zrobić, ale jako już to jest Gun Fortress, to... raczej powinno szybko pójść. Oby. Jak się przez chwilę trochę zastanowiłem, bo nie pamiętałem. Pomyliły mi się wersje, bo na wersji Xboxowej też się bawię trochę w modowanie bardziej Shadowa. I sobie moduję muzykę czasem, tak, dla beki kompletnie. No i na po prostu muzykę Chaos Control zastąpiłem sobie po prostu muzyką Double Boosta z Sonic Forces, czyli no Fist Bump. I tak się zastanawiam, czy ja to przywróciłem do normalności przed nagraniem? Ale zapomniałem, że to jest wersja PS2. Bo wersja PS2 akurat jest praktycznie niemożliwa do zmodowania. Znaczy pewnie jest, ale ja o tym nie do końca wiem. Znaczy, wiedzieć bym wiedział. Już po prostu tak długo... się bawię z tą grą, że raczej powinien był raczej wiedzieć, jak to się powinno robić. Wiele ludzi trochę pracowaliśmy nad tym, ale się w końcu no, stwierdziliśmy, że się nie uda. Więc jest... No więc wersja PS2 jest po prostu no... na razie przynajmniej niemożliwa do zmodowania. Są tylko takie no, małe rzeczy, jak po prostu no, ten widescreen, no to jest praktycznie jedyne, co da się zrobić z wersją PS2. Bez jakiegoś kompletnie nowej możliwości pakowania plików. Ale wersja Xboxowa i GameCube'owa można spokojnie modować, to od razu mówię. Więc to chyba było jedyne Chaos Control, jakie możemy zrobić w tym poziomie, bo już dalej nie ma tak naprawdę za dużo Black Aliens. Po prostu zrobię to jednak Chaos Blast. W sumie 2 mogę zrobić. Tak, żeby były punkty jakieś. A jednak nie będą. Ja mogę zrobić to! Jednak nie będą. Gdzie? To tylko działa, jak jest ta szyna na dole, na równi z ziemią. Ale fajny glitch, no. Fajne przyciszenie, fajny trik, o. Nie wiem w sumie, po co niszczę te roboty gun. One nic mi nie dają. Kurde, strzelaj. Nie strzela. Teraz w sumie mógłbym zrzucić się. O, tak. I zrobić tak. Gun Fortress właśnie jest o tyle troszeczkę według mnie gorszym poziomem, bo tu jest dużo takich momentów... O, okej, okay, co się stało nagle? Momentów takich... a la Sparta, że po prostu no... Nie wiesz, co jest na dole. Co nie jest do końca dobrą rzeczą w grach wideo, jeśli nie wiesz co... Według mnie osobiście, nie, może tam myślicie inaczej, ale no ja wolę wiedzieć na czym ląduję i... Chociaż Gun Fortress jest po pierwszym przejściu, no dobra, po kilku przejściach możecie zapamiętać to... ten pattern
gdzie co się znajduje, ale co nie zmienia faktu, że to jest takie trochę niezbyt fajne. Nadal dla mnie, jak się nie wie, gdzie się spada. Mik, mik, mik. No. Zdecydowanie ten poziom jest dłuższy niż zapamiętałem go. A przechodziłem go kilka razy. O, ciekawe, jak się w lewo przesunie, to nie ma dźwięku ten elewator. Teraz dopiero to zauważyłem. Ale śmiesznie. Nie wiedziałem o tym. Zawsze to jest jakiś glitch kolejny mój odkryty. Czy ja muszę... Katę mi zbrałem tutaj. A tu się powinno udać? Nie, ale przynajmniej zrobiłem to. Speed, jak się tu otrzymuje, po prostu z tego jest nieziemski. Ej, czy mogę się to wspomnieć? Nie, ale mogę po prostu pomijać w takim wypadku. Goddammit! Ej, pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Nie wybiło po prostu do tyłu. O, jednak. Dobra, teraz ty. I lecimy dalej. I to już jest dosłownie końcóweczka poziomu. To jest trzeci, ostatni generator, który jest do rozwalenia w misji Dark. A że nie przechodzimy misji Dark oczywiście, tylko misję normalną, to... Nie musimy ich niszczyć. Znaczy, chyba nawet możemy je zniszczyć i ktoś nam zaliczy jako misję zrobioną, ale... I don't know. Nie wiem, expert mod nie do końca czasem wiem, jak działa kompletnie. Czasem misje w nim działają, czasem nie działają. Normalne. Perfect. Jest to skomplikowane coś. Ale dobra, skoro 6, to teraz ostatnie 5. Więc teraz finalne poziomy w sumie będziemy przechodzić, tak? Tak. Tak mi się wydaje. Black Comet. Okej, więc to jest dosyć troszeczkę długi poziom. Znaczy troszeczkę, no. Nawet nie. Aha, to jest ten poziom. Dobra. Więc teraz go ogarniam. Więc wiem, że jak go przejść. Znaczy ja cały czas będzie. Na PS2 to laguje jak cholera. Teraz błagam. Ha! Błagam, bo po prostu ten jeden przeciwnik mi zawsze wnerwia. Bo nigdy nie wiem, bo zawsze on mi robi na złość, jak ja akurat chcę skoczyć, to on akurat wtedy strzela i lecę i spadam na śmierć. Okej. Okay. Tak! Są tu Black Enemies, jak sobie to skoczy. Okej, dobra, pierwszy Black Arms. Wait. Ale kurde, no jednak teraz troszeczkę mi smutno, że ten Shadow tak już powoli dochodzi do końca i jedyne, co mnie kiedykolwiek jeszcze czeka z tą grą, to prawdopodobne V2, ewentualnie przechodzenie na streamie, przechodzenie na 100% Shadowa na streamie, bo to właśnie planuję zrobić kiedyś tam z wersji Xboxowej. Ale no kurde, no będę trochę tęsknił, no bo ta seria jest dosyć dla mnie ważna, jako iż to jest moja ulubiona gra kiedykolwiek i no jednak będę miał sentyment do tego display. Taki, który chyba żadna gra, no może Różowa Pantera, jak robiłem Różową Panterę, to gry Różowej Pantery, te przygodówki, to czułem się podobnie i w sumie no taki komentarz pozostawię. Więc czułem się podobnie, że muszę kończyć tą serię, chociaż chciałbym ją kiedyś zrobić z powrotem w lepszej jakości, nie w 720p i 30fps, tylko 1080 60, znaczy to nie miałoby w sumie różnicy, bo
animacji wyżej pamięta, że chodzą. Nie pamiętam czy. No w bardzo małej ilości klatek. Jeśli porównujemy na dzisiejsze standardy, naprawdę. Wiesz co, ja chyba w sumie nawet chrzanie ten. Coco Sucker. Chicken Sucker. No po prostu. Tak, bo ja w sumie nigdy tego kajaska nie zdobędę, jeśli takie broni będę. Jeśli takiej broni będę używał, bo tutaj praktycznie jedynymi Black Aliens są ci ludzie, którzy. Ci ludzie. Ci kosmici, których się nie da w żaden sposób wciągnąć, czyli ci panowie. Damn it. Ale. Chociaż. Spróbuję coś ryzykownego zrobić. Na przykład mieć Chaos Control! Chaos Control! Okej. Okay. No nie. W sumie bardzo mi się podoba to broń, bo ona się od wszystkiego odbija i może kilku przeciwników na raz uderzyć. Tak, w sumie mógłbym teraz z spindaszem po prostu zejść, ale co to? Co tam? Spindasz. Dobra, złaźcie i dajcie mi kajaskę w prawo. Goddammit. Pyk. Nie, to już koniec, seria. Przynajmniej jeszcze trochę zdobędę rozwalając ten. O, tu jesteś jeszcze. I fajny typ. Dziękuję. Teraz rozwalę tego. Ten sztatek cały. Myk. Myk. No. No i za to troszeczkę tylko dostajemy, bądź co bądź, ale. Wciąż jest fajny. Też rozwalę. Jak się wie, gdzie są przeciwnicy, to jest bardzo łatwo, ok, ja z tym trzeba zrobić. God damn it. Damn it. Damn. Tak, to już jest ostatnia część. Tu nie ma chyba nawet Black Creatures. Black Creatures. Tu nie ma nawet chyba Black Arms. To są sami żołnierze Gun. Więc zrobię po prostu tak. Bardzo łatwa sekcja do pominięcia, nie powiem, że nie. Wiesz, łatwiej by było jakby wyskoczyć z tej wody wprost na koniec, to by było zdecydowanie lepsze. Kaptymet. Nie namierzaj się na mnie. Mogę zrobić tak i być bardzo nieprzyjemny. Dobra, gdzie jest teraz ten? Tu jest. I my, i lecimy. Teraz będę zaraz mógł zrobić Chaos Control! Nie rozwalajcie mnie tylko... Po prostu jak za dużo nawalą tych naboi, to po prostu framerate jest okropny. A, dobra. Musi się wyczerpać jedno Chaos Control, żeby... Znaczy, musi się wyczerpać Chaos Blast, żeby... Chaos Control działało. Ja zaczekam trochę, aż opadnie to Chaos Blast. Wtedy użyję sobie Chaos Control! I chyba mi teraz tylko jednego brakuje. Tak. No to teraz... Chaos Control! Goddammit. Wait, what? To leciało praktycznie na pustym Chaos Control. Ale muszę się wrócić, bo chciałem checkpoint zrobić. Moje życie dodatkowe. Ale nie, jest jeden glitch, Chaos Control. Glitch używając checkpointów i po prostu z dobrym wyczuciem czasu można robić praktycznie Chaos Control w nieskończoność. Jest to dosyć trudne i dodatkowo jest ograniczone do wersji, jak to można zrobić. Wiem, że
to da się tylko bodajże zrobić na... Na każdej wersji GameCube'owej chyba to się da zrobić. A na PS2 bodajże tylko na wersji NTSC. I to nie chodzi o to, że obraz NTSC, bo ja czytałem, bo w wersji PAL-owej jest wybór między NTSC a PAL. Tylko chodzi po prostu o wersję NTSC, tak w 100%. Więc... no. I to są jedyne wersje, na których da się zrobić ten glitch. Nie da się go zrobić w wersji Xboxowej. Jeśli dobrze mi wiadomo, sprawdzałem, czy to się da. Nie udało mi się, może ja po prostu jestem lamą. Ale no... A nie, zaraz. Chyba też to właśnie nie da się w palowym GameCube'ie. Nie wiem. Ale wiem na pewno, że na NTSC GameCube to się da zrobić. Ale na palowym nie jestem pewien. I znowu Chaos Blast. To cóż, no wykorzystam go przynajmniej, jak tu jestem już. Dodaję trochę sobie Chaos Blast. Nawiam go i mam jeszcze go więcej. Dobra, teraz leżysz. No i teraz myk, i myk, i myk. Byli jacyś? Nie boli. 8 minut i 40 sekund. Na co ty strzelasz? Nie ma nikogo. Dlatego mogę po prostu zrobić tak. Dobra, ale gdzie jest ten koniec poziomu? Tak serio się tam. Ten poziom nie jest aż taki długi. Znaczy jest długi, ale nie aż taki. Znaczy, nie jest aż taki długi, tylko po prostu... Ja lubię większość poziomów w Shadow'a. No, ale to już jest końcówka. Ha! Co tam jest jeszcze? O jen! Zapomniałem o tym kluczyku. Dobra. Perfect. Więc to był... piąty, więc teraz jeszcze 4 poziomy nam zostały. Raczej już tego nie zrobimy i prawdopodobnie ostatnie 3 poziomy, bo jeszcze nam starczy czas na jeden. Prawdopodobnie ostatnie 3 poziomy będziemy poświęcali... O, Lava Shelter, to akurat tutaj pokażę te glitche śmieszne, fajne. Więc... no. Nie, tak nie robimy tego. Tylko tak. This is Eggman's secret base. I will defeat him and prove that I am the strongest. Omega. Tak, Omega, you're not weak, tak dalej. Jak ja lubię po prostu ten poziom, w szczególności dlatego, że ma takie satysfakcjonujące cholernie te sekcje z railami. To jest po prostu tak cholernie satysfakcjonujące, jak się tak szybko leci z nimi. To jest wow. Ale jako już tutaj możemy po prostu używać sobie tego Kokogana, to spokojnie. Właśnie myk tego poziomu też ogólnie jest taki, że przechodzimy tak naprawdę wersję misję Dark, czyli znaczy my nie aktywujemy generatorów Eggmana, tylko aktywują je roboty, z tego co widzę, bo czasami mi się akurat udaje je załatwić roboty zanim aktywują generatory i wtedy jest dużo łatwiej, ale no roboty je aktywują, więc to jest takie małe utrudnienie, ale jak mówię, no można to technicznie rzecz biorąc zrobić a la misja neutralna, ale no to jest dosyć trudne. Damn it! Za szybko zleciałem. Nie pykło, jak to śmiem powiedzieć. Ale ten poziom jest na sobie fajny. Podoba mi się jego klimatyka, podoba mi się jego muzyka. Jego gimiki poziomu. Chyba nawet to powiedziałem w let's playu moim z Shadow Original.
Niestety nie możecie tego sprawdzić, bo już tego SPO nie ma. Ale przypominam sobie, że właśnie coś takiego było. Na pewno ten poziom jakoś... God damn it! No znowu to zrobiłem. Przynajmniej tu jest jedno życie, więc nie tracę cały czas ich. Nie! Nie, no tylko ja mogę tak zamić Shadowa, będąc trochę w niego zaawansowany. Chyba, ale teraz to zrobię. Teraz to po prostu musi się udać. Na 100%. Wiesz co, może ja po prostu pójdę górą. Okej, okay, teraz zrobimy tak. Tak. Powolutku, pomalutku. O. Widzicie, mówiłem, że się udało. O boj. Nie, nie mam teraz tego Kokugana już się z tymi Shadow Androidami, oh boy. Jak ja nie lubię Shadow Androidów, po prostu one są wnerwiające dosyć. Jest, ale zaraz będę miał Chaos Control. Ha! Ale fajnie by było mieć Chaos Control. Nie, to tam to sam... O! Proszę, znowu Kokugan. No, cały czas nie pamiętam, jak ta broń na serio ma. God damn it, no i zmarnowałem Chaos Control. Mnie. No. Więc tego. Co ja mówiłem o tym, że lubię wszystko? Tak, zawsze zapominam, jak ta broń się nazywa tak naprawdę. Ale Kokugan już tak ze mną po prostu przywarło, że już tak go po prostu nazywam. Więc no, jakbym się nauczył na pamięć tej nazwy, to bym chyba go tak nazywał cały czas. Okay. Więc oh boy. Oj, coś nie pykuje chyba. Tutaj trzeba było iść. Zawsze się bałem, że ta lawa będzie mnie raniła, jak będę nad nią skakał, ale otóż nie, ta lawa to jest tylko tak... Ta pryskająca lawa to jest po prostu tak, o, dla nie wiem, czy dla atmosfery, I guess. Ale nic wam nie robi. Więc spokojnie! Teraz mogę zrobić pyk! Spierdzielać z tymi Shadow Androidami. Chciałbym, żeby to było jeszcze może z dwóch pierwszych przeciwników, bo tak bym sobie, że tak powiem, zarobił na Chaos Control. Aha, bo nie... Ja twierdziłem, że oni nie aktywowali przecież tego. O. Co teraz zrobię? A no tak. Mogę zrobić to. Nie aktywowaj. Aha, no tak. Więc jak już powiedziałem, no czasem nie aktywują tego. I wtedy. No. Musielibyście sami to aktywować. Znaczy technicznie, żeby mógł tutaj przeskoczyć normalnie ze spin dash jumpem, ale. Styl jednak wolę nie ryzykować. Bo znowu mam tyle Chaos Control. I jakbym tak zlamił, to by było troszeczkę niefajnie i pewnie zaraz zlamię, bo ja zawsze ginę w tej sekcji. Cokolwiek by się nie stało, ja zawsze w niej ginę. Pyk, pyk i myk. Proszę, o Jezu. Dobra. Chyba nie zginę, ale kto tam wie. Kto mnie tam wie, jeszcze zawsze mogę zginąć. No, dajesz.
A nie. Jednak nie. Więc zostały nam jeszcze tylko trzy poziomy, które chyba dwa z nich to dzieją się na Black Comet bodajże. Chyba tak. Tak coś to było. I czy dobrze mówię? Cosmic Fall, no to akurat na Ark się dzieje. No tak, chyba reszta się dzieje tylko na Black Comet. O nie. Oszczędzę to was na razie. A więc to było na tyle z Shadowa. Zobaczymy się chyba w następnym, ostatnim odcinku. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Chaos Control!